Witam serdecznie, panowie. Dzisiaj się zajmiemy takimi rzeczami bardzo dziwnymi pod tytułem dlaczego Floryda jest dziwna? Floryda jest bardzo dziwnym miejscem, w ogóle całe południe jest dziwnym miejscem, ponieważ jeżeli kiedykolwiek słyszeliście jakieś takie historie, człowiek ukradł kokainę, później przyniósł ją na policję, bo chciał im sprzedać, albo na przykład kobieta oskarżyła aligatora o gwałt, albo coś takiego, to 90%, znaczy 100% szans, że to się zdarzyło na południu, chociażby ze względu na występowanie aligatorów, a 90% szans, że to się zdarzyło na Florydzie. Nie wiem, co tu się dzieje, czy to jest kwestia upału, czy to jest kwestia pogody, czy to jest kwestia tego, że ludzie nie mają co robić, czy nie wiem, ale po prostu najdziwniejsze sprawy kryminalne zdarzają się na Florydzie. Nie mamy za bardzo seryjnych morderców, nie mamy, znaczy podobno coś są, tylko ich nie złapali. Nie mamy za bardzo jakichś właśnie takich dziwnych spraw kryminalnych, takie, które szokują opinię publiczną. Mamy takie, które publiczność rozśmieszają wręcz. Ja teraz zajmę się takim, no nie będzie ranking, bo ja nawet nie jest ciężko powiedzieć w skali od 1 do 10, czy od 1 do 50, czy od 1 do czegokolwiek, jak poustawiać to, bo to każda z tych spraw jest wszystkie pieniądze i wyobraźcie sobie, że codziennie rano się budzicie i codziennie rano, słuchając radia, czy w drodze do pracy, czy gdziekolwiek indziej, no słyszycie taką historyjkę. I no, jest przekonanie, że Floryda to jest dziwne miejsce. Jest przekonanie, że tu mieszkają sami wariaci. Może nie sami, ale duża ilość wariatów mieszka. Ja wam to zaraz udowodnię. Jedną z takich spraw, ja to sobie otworzyłam, parę takich spraw, żeby nic nie pominąć. I tak na razie zacznijmy tak delikatnie. Był sobie facet, to się zdarzyło jakoś tak niedawno. Facet podjechał na to takie drive-thru, to jest takie miejsce, gdzie po prostu tam można zamówić hamburgery, tak nie wysiadając z samochodu. To wiecie wszyscy, co ja tam powiem. W Polsce też są. I zamówił, to był taki bar Wendy, to trochę jak McDonald's, to jest mniej więcej taka jakość. I zamówił sobie hamburgera, a jak pani mu poprosiła go, żeby zapłacił, to wrzucił jej aligatora, żywego. Wrzucił jej aligatora do okienka w ramach zapłaty. Restaurację zamknęli, faceta zaaresztowali, rodzice płakali jego w telewizji, mówi, że on to zrobił tylko dla jaj, że to jest dobry chłopiec, że on takiego właściwie nic nie robi, tylko jest znudzony i tak dalej, i tak dalej. I wrzucił aligatora. Aligator był przerażony, wszyscy byli przerażeni, wszyscy uciekli z tego klubu, znaczy z tej restauracji. Ten aligator to nie był taki strasznie duży, bo to wiadomo, że takie duże krokodyle czy tam aligatory to ciężko wrzucić, bo to ma 3 czy 4 metry nawet. Tylko takie maleństwo tam wrzucił, ono się tam gdzieś tam zaszyło w kuchni i piszczało, wszyscy zwiali. No i właśnie to jest taka rzecz, która się dzieje na Florydzie. Facet chciał zapłacić za burgera aligatorem. Można? Można. Kolejna sprawa taka bardzo to właśnie było tutaj niedawno, tu w Jupiter, jeżeli macie ochotę sobie to sprawdzić. On widzę, że został skazany tylko na jeden rok w zawieszeniu praktycznie, więc uznali mu to i oczywiście jakieś tam pieniążki i jakieś tam prace społeczne, coś takiego, więc tam za bardzo nie posądzili go, znaczy no nie miał jakiejś strasznej kary za to, no ale to właśnie jakby podsumowuje troszeczkę, jak ta Floryda jest dziwna, ale trzymajcie się, bo będzie jeszcze lepiej. Facet w Manatee, to też jest takie miejsce tutaj, też, który podobna sytuacja, podjechał do sklepu i stwierdził, że chce wymienić, że chce kupić piwo, ale niestety nie ma pieniędzy i ma aligatora. Ma aligatora w kartonie, przyniósł tego aligatora i powiedział, że no, chciałby go wymienić. Aligator był odwodniony, w ogóle biedne zwierzę, tam zdychało już, ale po prostu no jakby no nie za bardzo, no, nie za bardzo wiadomo było, co z tym zrobić. No, wezwano policję, faceta zaaresztowali, też mu nic nie zrobili. To był właśnie kolejny taki przykład.
dziwne rzeczy, które się dzieją i naprawdę to się dzieją, naprawdę się dzieją i ja sobie nie robię jaj, bo ja wam udostępnię linki do tych wszystkich spraw tutaj na dole poniżej tego filmiku i możecie sobie sprawdzić, czy to ja sobie nie robię jaj, że to rzeczywiście tak się dzieje. Facet niedawno był, znaczy no niedawno, to w 2009 roku było, ale no zdarzyło się, no, w sumie niedawno, 7 lat temu. Facet został złapany przez takie służby, które sprawdzają tutaj, co tam oglądasz, co tam ściągasz. I on ściągał sobie tam porno z dziećmi, tak? Czyli był pedofilem jakimś tam, pasjonował się tą obrzydliwością. Przyszli panowie, zarekwirowali mu komputer, zobaczyli rzeczywiście, że to jest porno z dziećmi. Pedofilskie. I on powiedział, że to nie on, bo to jest jego kot. To jego kot ściągał to porno, on nie ma nic z tym wspólnego, ten kot jest obrzydliwy w ogóle do tego kota, to on w ogóle odda, ale to nie jest jego wina, bo to jest jego kot. I on nie ma wpływu na to, po prostu kot jest niezależnym zwierzęciem, więc tak, no, to jest jego to zwierzątko domowe. Zobaczycie, co robią wasze chomiki. Nie wiecie, co robią wasze chomiki, wasze psy, wasze koty, nie wiem. A jak już macie, nie wiem, jakieś rybki, to już w ogóle nie wiadomo, co kombinują. No, to jest fajne. Facet niestety to nie przeszło, oczywiście. Tym razem siedzi w więzieniu, dostał chyba półtora... Ile dostał? Ćwierć miliona dolarów kaucji, chyba za to go nie wypłacił, więc... Więc chyba dalej tam siedzi, natomiast kot, co zaznaczają wszystkie media, nie został zaaresztowany i nie musiał wpłacać żadnej kaucji, więc uznano go za niewinnego, dość oczywiste. Kolejną taką sprawą, to właściwie nie jest taka sprawa w kwestii aresztowania kogoś, bo to pani nie została aresztowana, pani została po prostu tam... No może zatrzymana za policję, bo troszeczkę parę razy spisana, ale to nie jest kwestia aresztu. Mianowicie co jakiś czas tam widać po prostu, że jak się przyjeżdża, szczególnie przez jakieś małe miasteczka, w Stanach czy coś takiego, to ludzie, którzy żebrzą, to nie żebrzą na ulicy, dlatego że po prostu ludzie po ulicach nie chodzą. Nie chodzą, nie ma pieszych. Ludzie korzystają tylko wyłącznie z samochodów. Więc ponieważ żebractwo funkcjonuje na każdej szerokości geograficznej i ludzie sobie dają radę z tym, niezależnie od tego, czy ludzie chodzą po ulicach, czy nie, to żebracy po prostu stoją, żebracy, ludzie ubodzy. Niestety w większości to są po prostu ludzie, którzy to zbierają takie pieniążki. No niekoniecznie zawsze to jest... Niekoniecznie to jest żebractwo takie z potrzeby, tylko po prostu to jest wyciąganie kasy. To już w ogóle pomijmy. No i sobie stoją tam właśnie, jak zatrzymujecie się na światłach, czy wyjeżdżacie na autostrady, czy wyjeżdżacie z autostrady, tam są zawsze światła, trochę długie. I tam sobie panowie stoją, po prostu zbieram na piwo, jestem bezdomny, nie mam jedzenia, nie mam spania, nie mam tego, nie mam tamtego, nie mam piątkę dzieci, cokolwiek. I chodzą, pukają w szybkę i proszą tam o dolara czy dwa i tam nawet ludzie im dają te pieniądze, żeby po prostu się odeszli od samochodu. No więc jedna taka pani, mieszkająca tutaj całkiem niedaleko, na południowej Florydzie. A gdzie ona mieszkała? Powiedziawszy szczerze, nie mam pojęcia, gdzie ona mieszkała. To jest nieważne, ja wam też po prostu podeślę tego linka, to sobie sprawdzicie. I pani zbierała pieniądze. To też podsumowuje bardzo ładnie Florydę. Zbierała sobie pieniądze z taką tutaj przyczepką, znaczy z taką, nie przyczepką, Boże drogi, język polski mi się włącza, z takim kartonikiem, z napisem: nie jestem bezdomna, zbieram na cycki. Pani stwierdziła, że po prostu jej piersi i atrybuty kobiecości nie są w odpowiednich wielkościach i jest to dla niej dramatyczny problem. Ten problem nie zostaje rozwiązany ani przez nie żadne ubezpieczenie społeczne, ani żeby ubezpieczenie zdrowotne, nikt jej nie chce pomóc, nic jej dofinansować. Ona cierpi przez to, więc ona w takim wypadku sobie tutaj pozbiera te pieniądze. I normalnie pani stała ze znakiem pod tytułem: nie jestem bezdomna, dobrze zaznaczyła, i zbieram na cycki.
Zbieram. No, też Wam podlinkuję. Ja wiem, to się takie rzeczy się nie chce wierzyć, ale to jest niesamowite właśnie. To jest po prostu, to są takie rzeczy, które zdarzają się tylko i wyłącznie na Florydzie. I zapewniam Wam, że jeżeli kiedykolwiek tu przyjedziecie, czy w celach turystycznych, czy w celach, nie wiem, takich emigracyjnych bardziej zostania, będziecie mieć tego przez 2 tygodnie, usłyszycie przynajmniej o 3 dziwnych przypadkach. Bo ja słyszałam o różnych dziwnych przypadkach, tylko teraz chciałam poruszyć o takich rzeczach, które po prostu znalazłam. Wiem, że to są prawdziwe historie, bo znalazłam informacje, mogę je udowodnić. Bo też słyszałam tam różne historie, które się działy, które tam ktoś powiedział, ale nie wiem do końca, czy to jest prawda, więc to też chcę tak odsiać prawdę od ploteczek. Więc właśnie takie sytuacje. Kolejna taka sytuacja, która się zdarzyła na Florydzie. Proszę uprzejmie, w Tampie, a Tampa to jest metropolia. Tampa to jest, no taka, nie wiem jakie to jest duże, ale myślę, że to jest tak troszeczkę zaczyna, to jest większe od Krakowa, więc to jest kawałek miasta. Tylko Tampa jest, to się składa właśnie z takich różnych dziwnych dzielnic. Tam są i dobre dzielnice, i złe dzielnice, i takie sobie dzielnice, i tak dalej. I tam właśnie pan został zaaresztowany, ponieważ był w Taco Bell, nie wiem czy to jest posyw, czy nie, kiedyś dawno, dawno temu było w Warszawie, koło Ronda, to jest taki meksykański McDonald's. Znaczy, on nie jest meksykański w sensu stricte, tylko po prostu podaje jakieś meksykańskie jedzenie, jakieś tam burrito, taco, jakieś takie rzeczy. I pan został zaaresztowany, ponieważ zamówił sobie burrito w tym taco i użył w Taco Bell i użył tego burrito jako narzędzie może nie zbrodni, ale po prostu jako narzędzie po prostu ataku, dlatego że zaatakował jakoś tam chłopaka, tłukąc go po głowie tym burrito. Kanapką, znaczy burrito to jest taki kebab na cienkim, no, tylko że z ryżem i z fasolą tak naprawdę, jeżeli ktoś z Was nie wie. I po prostu to czytasz, tak, czy to jest możliwe? W ogóle wpadlibyście na to, żeby kogoś okładać kanapką przez tyle czasu, żeby policja zdążyła przyjechać, żeby zdążyła Was zaaresztować i żeby jeszcze ponieść tego typu konsekwencje, żeby Was pisali w gazetach? To jest niesamowite. Ostatnio nagrywałam taki odcinek o broni w Stanach Zjednoczonych, więc może lepiej, że tym, że go wali tą kanapką, a nie tam wyciągnął jakąś broń, bo to byłoby już w ogóle dramatyczne. No ale nieważne. Mieszkanie na Florydzie, jak wiadomo, ma swoje plusy, to jest pogoda, to są palmy, to są plaże, nigdy się nie mieszka dalej niż 60 mil, czyli tam, nie wiem, 80-90 km od plaży, zawsze jest tam, gdzieś tam jest ocean w pobliżu i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli słyszycie takie huki, nie wiem czy je słychać czy nie, to dzisiaj jest 4 lipca, więc wszyscy fajerwerki robią, puszczają. Więc to, ja nie, to nie jest jeszcze, to jest jakaś wojna, tylko się ludzie cieszą. Więc ludzie myślą, że Floryda to jest taki piękny stan. Znaczy, ma to swoje plusy, ma swoje minusy. To też ja kiedyś może opowiem, jak ktoś będzie chciał. Natomiast to jest taka ciekawa historia, którą też Wam znalazłam, że facet został po pierwsze ugryziony przez rekina, po drugie 2 razy uderzony przez małpę, która go tam walnęła, a po trzecie walnął go piorun, a po czwarte ugryzł go wąż. I takie rzeczy tylko na Florydzie. Chociażby dlatego, że jak mieszkacie na przykład, nie wiem, w Chicago, to was już ani tam, no wąż to może jeszcze was ugryzie. Ale małpa was nie pobije, albo rekin was nie pobije, więc to są takie plusy. Facet przeżył, oczywiście opowiada tamto sramto. No, niesamowite. Jeżeli chodzi o rekiny, zresztą to rekiny tutaj są, takie prawdziwe rekiny, takie tam żarłacze chyba. Takie rekiny, co tam gryzą ludzi. I co jakiś czas, właśnie to jest mieszkanie na Florydzie, co jakiś czas chcesz iść na plażę, zamknięta, bo algi jakieś tam. Dobra, idziesz tam za parę dni, zamknięta, bo rekiny. Idziesz za parę dni, zamknięta, bo jest na przykład tam jakiś cykl rozwojowy żółwi wodnych tam i nie wolno. Idziesz następnym razem,
I na przykład, nie wiem, są meduzy i też nie wolno, czy tam jakieś osy morskie. I co chwila po prostu, jak to jest właśnie takie, widać najbardziej ludzi, którzy się dopiero co przeprowadzili na Florydę, dlatego że oni dopiero co właśnie przyszli i oni chcą cały czas za tą plażę jechać. A każdy, kto tu mieszka, to wiecie, jak często się jest na plaży, na Florydzie, jak się mieszka, nawet jak się mieszka przy takiej miejscowości tuż przy plaży. Bo może raz na 3 miesiące. Dlatego, że zawsze coś. A to są turyści, a to jest coś tam, a to leje, a to jest burza, a to jest huragan, a to jest strzeżenie huraganowe, a to rekiny, a to meduzy, a to osy, a to żółwie, a to coś tam, a parking $20 za dzień. I tak na dobrą sprawę w pewnym momencie sądzisz sobie, że ta plaża to najfajniej to wygląda w Google Maps. Ale to, znaczy oczywiście trochę tam przyginam, bo tam czasami chodzimy na tą plażę, to już tak też, to też nie jest tak, że tak w ogóle nie, ale najrzadziej właśnie chodzą ludzie, którzy tutaj są. A propos ludzi, którzy tutaj są, to mówię, że jak mówię, nie ma nic do roboty. No to zależy, jak się na to popatrzy, ale mówimy o temperaturach, które dochodzą do 40 stopni. Ja cały czas na przykład włosy upinam. Ja nie upinam tych włosów dlatego, że ja strasznie lubię, tylko dlatego, że jest taka wilgotność powietrza, ponad 85% codziennie, że ja rozpuszczę te włosy i ja po prostu za chwilę wyglądam po prostu jak młody Einstein. Dlatego, że po prostu właśnie takie, nawet przy tej klimatyzacji, przy tym wszystkim, otworzy się raz okno, jest taki zaduch, że przez 6 miesięcy praktycznie jest się mniej więźniem w domu, no chyba, że po prostu człowiek lubi jakieś takie strasznie dramatyczne temperatury, ale jak się mieszkało w Polsce, to się takich temperatur raczej nie lubi. No, to jest to. Więc ludzie chyba trochę wariują i trochę właśnie dziwne rzeczy wyprawiają. Była taka sytuacja, się z tego strasznie śmiałam. To było też dość niedawno, zaraz zobaczę, w grudniu się zdarzyło, że pani weszła do Walmartu. Ona była pijana, czy naćpana, czy cokolwiek, co z nią było nie tak. I w Walmartie są takie wózki dla osób, dla inwalidów, czy dla ludzi, którzy na przykład mają problem z chodzeniem. Wiedziałam, że niektórzy się śmieją, że to są takie wózki dla grubasów. No, dla grubasów też, ale na przykład dla jakichś staruszek, że Walmarty są olbrzymie, więc zamiast po prostu chodzić między półkami, to one mogą jeździć na takim skuterku. No, to tak wygląda taki skuterek. Albo taki wózek elektroniczny, no coś takiego. I pani właśnie, niekoniecznie trzeźwa, wsiadła na taki wózek i zaczęła sobie jeździć po tym Walmarcie. Tak sobie. I tu otworzyła butelkę wina, tu sobie zjadła trochę sushi, odłożyła na miejsce, tutaj zjadła co innego, tak. Zaczęła sobie jeździć, jakby to po prostu była jedna, wiele, wszystko było, wiesz, wszystko było na takiej zasadzie, że można spróbować. Zatrzymali ją, nie wiem, po godzinie chyba tego wesołego miasteczka. No, zaaresztowali, bo ona nie chciała zapłacić. Bo ona powiedziała, że ona spróbowała tych wszystkich rzeczy i nie spakowały i ona nie zapłaci. Ona nie zapłaci, bo po co? W ogóle nie ma takiej potrzeby, po prostu, że ona odrzuca to, bo i nawet jakby za to zapłaciła, to by od razu oddała. No i ją posadzili, no, znaczy. Nie wiem za bardzo, co się z nią dalej stało. Próbowałam znaleźć informację, co taka, jaka mogłaby jej grozić kara. No ale powiedziawszy szczerze, no śmiesznie. A jest tam jeszcze jest taka jedna historyjka. Właśnie tutaj patrzę na takie rzeczy, które się ostatnio zdarzyły. W 2010, to nie tak dawno. Ponieważ Floryda, jak wiadomo, to jest taki. Ktoś oglądał Miami Vice, takie inne rzeczy. To jest główny szlak przemytu narkotyków tak naprawdę. To znaczy, to się trochę ucięło i trochę bardziej kontrolują, no ale wiadomo, że w jakimś tam stopniu dalej ta kokaina czy tam inne narkotyki właśnie z Ameryki Południowej to idą przecież przez Florydę, no bo gdzie mają iść? No, przez Kalifornię też trochę, ale to tam przez Meksyk trzeba, więc tutaj wszystko przelatuje. Floryda ma ileś tam tysięcy plaży dzikich, tych wysepek, więc to jest raj dla przemytników i piratów zresztą też był, dlatego mieliśmy piratów z Karaibów, przecież to się tutaj działo. No i co chwilę znajdują właśnie jakichś przemytników, jakichś ludzi, którzy chcą dorobić, tu przemycają, tam przemycają, a to w,
kwiatkach, a to w doniczkach, a to w czymś tam i co chwila coś się dzieje. To nie jest tak, że tam... Powiedziawszy szczerze, że prasa już jest tak uodporniona na przemyt narkotyków, że jak oni złapią chyba kogoś z mniej niż chyba tam 20 kilogramami, to oni nawet nie podają tego. Bo to jest taki drobiazg, że codziennie w Miami na lotnisku czy na tych wszystkich pośrednich, to w ogóle nie ma rozmowy. No i złapali w 2010 roku, złapali faceta, który miał kokainę ukrytą w swoim odbycie. Mam nadzieję, że nikt teraz nie je, nie pije i tak, to tak mało smaczne. I oni mu wyciągnąć tam między pośladkami. Umówmy się, że między pośladkami, to ładnie brzmi. I panowie wyjęli to i on pan oświadczył w sądzie pod przysięgą, że to nie jego, że on nie wiedział, jak coś tam znalazło. To jest Floryda, to są takie rzeczy, że ja nie wiem, czy ci ludzie mają takie poczucie humoru. Po części sądzę, że tak, bo ostatnio była taka sytuacja, że facet po prostu został zaaresztowany już dlatego, że podszedł do policjanta i zapytał się, czy może go połaskotać, bo on strasznie chciałby się pośmiać i czy policjant go może połaskotać, bo on jest po prostu jakimś tam stróżem prawa, tam, prawda, opłacany z jego podatków, więc on żąda, żeby ktoś go połaskotał. Zaresztowali go niestety, więc może go ktoś tam w celi więziennej połaskotał później. Ale to jest właśnie takie właśnie dziwne miejsce. Właśnie ktoś chce zapłacić za piwo krokodylem. Albo ktoś właśnie nie orientuje się, że ma w pupie narkotyki. Albo na przykład kot ściąga jakieś porno dziecięce w twoim imieniu. I nawet po prostu, nawet nie o to chodzi, że ludzie w to wierzą, tylko po prostu jakiekolwiek dziwne rzeczy się dzieją, to na pewno jest to, na pewno to jest południe, a w większości przypadków to jest Floryda. I dlatego właśnie, jeżeli kiedykolwiek widzieliście jakieś memy, ha ha ha, hi hi, Floryda jest dziwna, to właśnie dlatego. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście więcej, dajcie znać w komentarzach. Ja mam więcej takich historii, ja mogę o takich historiach opowiadać. Jeżeli się bardzo, bardzo podobało, to mam nadzieję, że będziesz wracać. I tutaj jest taki przycisk subskrybuj. Mam nadzieję, że zasubskrybujesz i że będziemy odkrywać tą Amerykę razem i będziesz się panie bawić. Dzięki wielkie, pa pa.